my! Bratku, pierwszy mecz na zero od jakiegoś czasu. Chyba przyjemnie zakończyć mecz z czystym kątem. Czy dla bramkarza jest to bardzo ważne, aczkolwiek najważniejsza jest drużyna i wolałbym wpuścić bramkę, żebyśmy przywieźli z Bielska 3 punkty. Przegląd sportowy prowadzi taką klasyfikację kolejnych pozycji. W tej klasyfikacji od jakiegoś czasu ty jesteś na pierwszym miejscu, głównie za noty przyznawane właśnie przez dziennikarzy tego dziennika. Zaglądasz, patrzysz, to cię motywuje, czy w ogóle nie myślisz o tym? Znaczy na pewno widziałem, że coś takiego jest prowadzone, aczkolwiek ja się staram skupiać na każdym kolejnym meczu, żeby zagrać jak najlepiej z pożytkiem dla drużyny, a co będzie w takich statystykach, to dopiero jest najważniejsze na koniec sezonu. Najbliższy mecz z Krakowią. W Krakowie udało się wygrać, udało się zachować czyste konto. No to u nas powinna to być formalność, czy to nie będzie tak łatwo? Na pewno nie będzie łatwo. Krakowia to dobry zespół, mają swoje problemy kadrowe, ale w każdym meczu na pewno grają zwycięstwo. My postaramy się zrobić wszystko, co będziemy tylko mogli, żeby wygrać to spotkanie, bo wiemy, że dla kibiców jest to bardzo prestiżowy mecz i postaramy się ich nie zawieść. No wszyscy pamiętamy ten mecz. Krakowie miały mnóstwo sytuacji, wtedy Radek zagrał świetny mecz i tak naprawdę wybronił nam ten mecz, tak? Krakowia, wydaje mi się, że jest teraz trochę innym zespołem. Wiadomo, że jakieś tam kontuzje mają w drużynie, jakieś kartki i nie grają tak samo jak w poprzedniej rundzie, także myślę, że też są w jakimś tam dołku psychicznym, bo wiadomo, chyba 3 mecze bez zwycięstwa, czy wszystkie porażki, także spokojnie, niech oni tu przyjadą do nas i niech oni się martwią. Twój powrót na boisko, bo jeden mecz pauzy, przy okazji taki mecz, który kibice na długo zapamiętają. Sebastian Rudo trafił do jednostki kolejki, mimo to wracasz do składu. To tak utwierdza cię, upewnia na twojej pozycji? Dobrze się z tym czujesz, że masz to miejsce pewne w składzie? Nie, no wiadomo, że to nie jest pewne miejsce. No, Seba zagrał bardzo dobry mecz z Lechem i tak samo on ma szansę, jak i ja, zagrać teraz z Krakowem. Trener, mówię, nie podejmuje decyzji tydzień wcześniej i mówi od razu, że kto gra, kto nie. Także już mówię, no walczymy. Jest jeszcze Lisek, który powoli wraca, także ta rywalizacja będzie coraz większa. Myślę, że to tylko i wyłącznie z dobrym dla nas wszystkich, bo wiadomo, jeżeli jest rywalizacja, to człowiek się rozwija. No właśnie, kibice ostatnio bardzo licznie. Dużo lepiej gra się przy takiej publiczności? Zdecydowanie, na pewno wychodząc już na stadion, kiedy się widzi, że trybuny są pełne, od razu pojawia się uśmiech na twarzy, no bo w końcu gramy dla swoich kibiców i chcemy przynosić im radość. I jeżeli przychodzi tyle ludzi, to świadczy o tym, że nasza gra im się podoba. Chciałbym, żeby w każdym meczu tyle osób przychodziło, ale wiadomo, jakie są te mecze z Lechem. Każdy traktuje tak naprawdę może polegi na jedno z najważniejszych meczy w sezonie, także myślę, że może ta frekwencja się nie powtórzy, ale będzie na pewno zbliżona.